Piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki odbyła się w Kielcach. Instytucja została powołana, by wspierać działalność naukową w zakresie badań i prac eksperymentalnych lub teoretycznych. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele największych ośrodków naukowych w Polsce oraz laureaci konkursów grantowych. Organizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Nauki wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przyjeżdżamy do Kielc między innymi po to, żeby z jednej strony uczyć naukowców, pracowników administracji, ubieganie się o granty i obsługę, ale również po to, żeby zachęcić środowisko do tego, żeby ośmieliło się aplikować o projekty naukowe finansowane w Narodowym Centrum Nauki, ale żeby to uczynić, oczywiście musi wiedzieć, jak to jest jak w sporcie. Trzeba dużo trenować, ale trzeba dbać również o rozwijające się talenty, aby ich nie stracić. W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty dla wnioskodawców oraz pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Główną osią wydarzenia było sympozjum na temat znaczenia systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce. Temat dzisiejszego spotkania jest zdominowany przez rolę grantów w kształtowaniu doskonałości naukowej w tych dużych ośrodkach, które czasami określa się mianem wiodących, doskonałości naukowej, która będzie decydować o wyłonieniu być może uczelni badawczych, ale też o grantach, które pozwolą windować na poziom światowy te osoby i te grupy, które funkcjonują w ośrodkach mniejszych i które po prostu dawno już przekroczyły próg, który nazywa się program doskonałości. Rozmawiano także o przyszłości uczelni regionalnych, w tym poruszono zagadnienie konsolidacji dwóch największych kieleckich uczelni. W przypadku podjęcia współpracy między tymi uczelniami, jakichś działań konsolidacyjnych, może powstać poważny ośrodek naukowy, który z czasem zacznie konkurować z Warszawą, Krakowem czy Poznaniem. Rozwój polskiej nauki, tak jak rozwój całego kraju. Musimy się nad tym rozwoju zrównoważonego. Ważne jest, żebyśmy mieli uczelnie, które będą rywalizować z Oxfordem czy Sorbonne. Ale ważne też jest, żeby w ośrodkach regionalnych wokół takich uczelni jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jak Uniwersytet w Zielonej Górze, Uniwersytet w Opolu też powstawały liczące się prężne środowiska akademicko-naukowe i z całą pewnością rząd będzie wspierał wszelkie tego typu przedsięwzięcia. Więcej na temat roli, celów statutowych oraz działalności Narodowego Centrum Nauki można przeczytać na stronie internetowej.